Witam w firmie Pneumat, nazywam się Jakub Żmudziński, jestem produkt menadżerem działu siłowników pneumatycznych i krótko sobie dzisiaj o siłownikach pneumatycznych opowiemy. Siłowniki pneumatyczne w przypadku siłowników tłoczyskowych, jak i siłowników obrotowych, zasilane są sprężonym powietrzem. Oczywiście siła, jaką uzyskujemy, to iloczyn ciśnienia roboczego w układzie oraz powierzchni tłoka, na jaką to ciśnienie działa. W przypadku siłowników tłoczyskowych generowana będzie to siła przez tłoczysko, w przypadku siłowników obrotowych, takich jak ten, siła sprężonego powietrza będzie realizowana za pomocą zębatki i ruchu obrotowego, czyli momentu obrotowego. Siłowniki pneumatyczne stosowane są do przesuwania, obracania, podnoszenia oraz stabilizowania elementu. W skład budowy siłowników pneumatycznych wchodzą takie elementy jak profil w przypadku siłowników kwadratowych, czyli profil z rowkami pod czujnik, w przypadku siłowników okrągłych jest to oczywiście rura, pokrywy, tłoczysko oraz tłok w środku z kompletnymi uszczelnieniami. Siłowniki, które posiadamy w ofercie, w standardowych wersjach wytrzymują ciśnienie maksymalnie do 10 bar. W przypadku siłowników beztłoczyskowych oraz siłowników mieszkowych maksymalnym ciśnieniem jest 8 bar. Jeżeli chodzi o siłowniki wielkogabarytowe oraz siłowniki na szpilkach, wytrzymują 16 bar pracy. Siłowniki pneumatyczne dzielimy również ze względu na rodzaj ich działania. Mogą być to siłowniki dwustronnego działania, jak ten tutaj, który ma zasilanie zarówno w tylnej pokrywie, jak i w przedniej. Czyli sprężone powietrze realizuje zarówno wysuw, jak i wsuw, powrót siłownika. Siłowniki tego typu mogą mieć również sprężynę w środku, wówczas są siłownikami jednostronnego działania. Wówczas sprężyna mechaniczna realizuje nam jeden z ruchów. Przykładem tego typu realizacji jest na przykład siłownik kartridżowy, który ma zasilanie jedynie w tylnym korpusie, w tylnej części korpusu, ale w przypadku braku dostarczania powietrza, odpowietrza się za pomocą tego samego przyłącza, czyli świadczy to o tym, że sprężyna jest w przednim korpusie i cofa nam tłoczysko. Jako producent siłowników pneumatycznych, wszystkie z siłowników, które widzicie Państwo przede mną, produkujemy i realizujemy w ciągu 24 godzin pod zapotrzebowanie klienta. Gama produktów jest na tyle duża, że jesteśmy w stanie wykonać siłowniki od tego typu gabarytów, które mieszczą się w dłoni, po siłowniki do nawet FI400, do wszelkich gałęzi przemysłu. Mówiąc o podziale siłowników pneumatycznych, możemy je również podzielić ze względu na normy, które je standaryzują. W przypadku tych trzech siłowników, które Państwo widzą, jest to norma ISO 15552. Określa ona wymiary korpusu i otwory montażowe na pokrywach oraz gwinty. W średnicach tłoka od FI32 do FI125 mamy trzy serie. Pierwszą z nich jest seria FMS, którą Państwo widzicie. Jest to średnica 32 i skok 150 mm. W tym przypadku jest to seria ekonomiczna, która zawiera w sobie uszczelnienia z gumy NBR oraz tłoczysko ze stali węglowej chromowanej. Kolejną z serii w tej normie jest seria PS. Jest to również siłownik o średnicy 32 i 150 mm skoku, natomiast to, co wyróżnia go od serii FMS, to to, że ma wszystkie uszczelnienia z poliuretanu. Materiał tłoczyska to również stal węglowa chromowana. Ostatnim, czyli najdroższym rozwiązaniem jest seria siłowników NWT, w tym przypadku w przekroju. Siłowniki z serii NWT to oczywiście uszczelnienia z poliuretanu, natomiast to, co je wyróżnia, to tłoczysko ze stali nierdzewnej. Posiadamy również wersję jednostronnego działania, czyli ze sprężyną mechaniczną. Wówczas jeden z ruchów realizowany jest za pomocą sprężyny, natomiast powoduje to pewne ograniczenia. Sprężyna będzie pracować w maksymalnie 50 mm skoku. Wówczas siłownik będzie miał tylko jedno przyłącze. Załóżmy, że siłownik jest wysuwany za pomocą sprężyny, wówczas nie będzie miał przyłącza tylnego pod tłokiem, będzie wysunięty w pozycji zerowej i dopiero zasilanie spowoduje jego cofnięcie. Zanik zasilania to kolejny powrót do pozycji zerowej, czyli wysunięcia siłownika. Jeżeli mówimy również o siłownikach jednostronnego działania, warto zaznaczyć, że sterowane są one zaworami 3x2, trójdrogowymi, dwupołożeniowymi. W przypadku siłowników dwustronnego działania sterujemy je zaworem 5x2, pięciodrogowym, dwupołożeniowym, który realizuje nam zarówno wysuw, jak i powrót siłownika. W warunkach wymagających proponujemy zastosowanie serii PSC. Jest to seria, która całkowicie bazuje na siłownikach serii PS, natomiast posiada metalowy zgarniacz, który zapobiega dostawaniu się elementów stałych do wnętrza siłownika. Znakomicie sprawdzi się w cementowniach, tartakach czy w przemyśle metalurgicznym. Siłowniki, o których powiedzieliśmy, występują w średnicach od FI32 tłoka do FI125. Mamy również wersje wielkogabarytowe, serię XJC, która występuje w średnicach od FI160 do nawet FI400. Dla kontrastu przejdźmy do siłowników kompaktowych i dociskowych. Jeżeli chodzi o siłowniki kompaktowe, mamy siłowniki w normie ISO 21287 oraz w normie Unitop. Jeżeli chodzi o normę ISO, to są to dwie serie. NSKI oraz nasza ekonomiczna, najnowsza FNSKI. Jeżeli chodzi o normę Unitop, są to siłowniki QF oraz siłowniki NSKU.
Dokładnie tak jak w przypadku siłowników ISO 15552, w przypadku siłowników kompaktowych normy również określają pewne wymiary. Są to oczywiście rozstawy otworów montażowych, również wymiary korpusu oraz wymiary gwintu. W standardzie siłowniki kompaktowe posiadają gwint wewnętrzny. Siłowniki kompaktowe produkujemy w bardzo wielu wariantach. Są to oczywiście siłowniki dwustronnego działania, ale również siłowniki jednostronnego działania, siłowniki antyobrotowe, takie jak na przykład te z prętami prowadzącymi oraz płytką antyobrotową spinającą, siłowniki typu tandem, które mają więcej komór sprężania, przez to multiplikują siłę uzyskiwaną na siłowniku, oraz siłowniki wielopołożeniowe, które mają kilka położeń pracy. W skład siłowników kompaktowych wchodzą również siłowniki dociskowe. W naszej ofercie posiadamy siłownik z serii DSK. Jest to siłownik dociskowy, do bardzo precyzyjnych aplikacji, z reguły do stabilizowania elementu obrabianego. To, co wyróżnia siłowniki dociskowe na tle siłowników kompaktowych, to oczywiście inna norma. W tym przypadku są to normy ISO, tak jak wcześniej powiedziałem, lub UNITOP. W tym przypadku nie ma normy, które określają ich wymiary i każdy producent może robić je indywidualnie. Wyróżniają je oczywiście rozstawy otworów montażowych, gwinty i długości korpusu. Ostatnim z naszych bestsellerów są siłowniki okrągłe opisane normą ISO 6432. Występują zarówno w wersji z amortyzacją mechaniczną, jak i pneumatyczną. Amortyzacja mechaniczna to siłowniki z serii DNM oraz FDNM. W amortyzacji pneumatycznej mamy siłowniki ANM oraz FANM. Różni je jedynie sposób amortyzacji, czyli dławienie siłownika w końcowych położeniach. Siłowniki DNM bez amortyzacji posiadają jedynie otwory gwintowane pod przyłącze powietrza, natomiast nie posiadają żadnej regulacji dławienia siłownika w końcowych położeniach. Jeżeli mówimy o siłowniki ANM, one przy przyłączach gwintowanych posiadają amortyzację pneumatyczną, czyli dławienie siłownika w końcowych położeniach tłoka. Każdy siłownik w naszej ofercie w standardzie posiada magnes w tłoku. Dzięki temu, za pomocą czujnika tego typu, czyli czujnika położenia tłoka, jesteśmy w stanie kontrolować jego położenie na całej długości pracy siłownika. Czujnik kontaktronowy lub półprzewodnikowy, wykorzystując pole magnetyczne, generuje sygnał elektryczny. Czujniki kontaktronowe dwużyłowe, w tym przypadku z kablem 30-centymetrowym oraz wtyczką M8, są w stanie kontrolować położenie tłoka w szerszym zakresie. Jeżeli mówimy o półprzewodnikowych, elektrycznych, one są dużo dokładniejsze. Po mojej lewej znajdują się siłowniki z serii HNG. Są to siłowniki produkowane w dwóch wersjach. Wersji BS, czyli na łożyskach ślizgowych, oraz wersji BB, na łożyskach kulkowych. Są to siłowniki przeznaczone do dużo bardziej wymagających aplikacji, ponieważ wytrzymują dużo większe momenty promieniowe oraz obciążenia. Zamiennikiem funkcjonalnym dla serii HNG jest oczywiście prowadnik typu GLH w kształcie litery H. Łączony jest on z siłownikiem w przypadku średnicy 25 okrągłym, w średnicach powyżej Fi32, nawet do Fi100, z siłownikami ISO 15552. Ostatnim rodzajem są siłowniki beztłoczyskowe, czyli takie, których ruch liniowy realizowany jest za pomocą wózka. W ofercie posiadamy serię SLN z wąskim wózkiem, SLNP z szerokim wózkiem, SLNG na łożyskach ślizgowych oraz do najbardziej wymagających aplikacji z dopuszczalnymi momentami na poziomie 7,5 tysiąca Newtonów SLNP H2. Ze względu na różne środowiska oraz strefy wybuchowe w ofercie posiadamy siłowniki w produkcjach niestandardowych oraz w Ateksie. Jako producent realizujemy siłowniki w ciągu 24 godzin. Macie Państwo w konfiguratorach na stronie możliwość samodzielnego doboru oraz konfiguracji siłownika pod względem skoku oraz średnicy do danej aplikacji. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kontaktu w sprawach techniczno-handlowych.